Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, oto zagrajmy w GOTY 1 i witam was w czwartym odcinku z tej serii. Witajcie, witajcie, zapraszam w me skromne progi, rozgośćcie się tutaj i oglądajcie. Dzisiaj pójdziemy z Balem Parwezem prawdopodobnie do obozu na bagnie. Kim jest śniący, jaka ścieżka jest właściwa? A która ścieżka jest właściwa? Powiedz nam, ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Oczywiście. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Oczywiście, gościu. Czy zaprowadzisz mnie do obozu? Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Parwez jest ostro napalony na Beziego, jak widzicie. Od razu zdecydował się z nami pobiec, także lecimy, zobaczymy, co ten Parwezik wykombinuje. Szczerze powiedziawszy, to on chyba już jest, on chyba jest śmiertelny. Chociaż nie pamiętam. Nie dam sobie główki uciąć za to. I Parweza trzeba trochę chyba pilnować właśnie. Ale obóz jest bardzo bliziutko, obóz sekty, więc raz, dwa tam pobiegniemy i ogarniemy. Biegnę tam, wiadomo, po to, żeby zaekspić, a po drugie po oczywiście recepturkę Kaloma, bo mamy zadanie przecież ze starego obozu, aby zdobyć tą recepturę. Więc ją zdobędziemy. Tu jest jaszczur, Parwez nam go wyklepie pięknie, znaczy jak się Parwez oczywiście zorientuje, że mamy tutaj do wyklepania co nieco. No, powinien dać radę sobie, zwłaszcza, że Parwez umie się bić. Podejdźmy, zobaczmy. Tak, Parwez jest śmiertelny, więc chyba mu... Dobra, nie będę musiał pomagać aż tak bardzo. On też może się leczyć właśnie. Dobra, Parwez, słuchaj, czekaj tam na chwilę, bo tutaj jest jeszcze obozowisko, z którego weźmiemy co nieco oczywiście, bo są free i tam zleżą. No, jakbyśmy mogli nie wziąć, no po prostu itemki za friko rozdaje, trzeba brać. No ale właśnie, mamy już co nieco itemów, będzie trzeba to posprzedawać oczywiście, za niedługo jak znajdziemy jakiegoś handlarza. I tak myślę, co byśmy mogli kupić w sumie sobie. No, sam nie wiem. O, Parwez, no to nieźle, popływany powiem ci, gościu, super, nie wiem, ale chyba wiesz, że ludzie stworzyli mosty i można z nich korzystać, a most to jest takie cudowne coś właśnie, dzięki czemu można przejść przez rzekę suchą stopą. Parwez nie za bardzo czai, jeszcze te klimaty, wiecie, biednemu już wyprało mózg, ziele wszelakie. Co zrobić, gościu, naprawdę, odpalony na całego. Dobra, ty sobie poklep się z tym wilczkiem. Wilczek trochę ci też klepnie na pewno. O, nie, na chillku, patrzcie. Parwez to jednak gangster, klepie wilki. Ciekawe jestem, czy by dał sobie radę z cieniostworem. W sumie jest tutaj w okolicy cieniostwór, można by było sprawdzić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy będę aż takim hamem, jak tam kamerka. Mam nadzieję, że nic nie laguje, bo... Oj, staram się, żeby było wszystko ładnie widoczne w tych 60 FPS-ach. No, kamerka akurat mi chyba nie nagrywa w 60, ale czasami jest tak, że działa lepiej, czasami, że trochę gorzej. Akurat dzisiaj chyba nie będziemy narzekać. Mam nadzieję, wszystko widać, ok? Green screen, mam nadzieję, tylko że mi się nie popitoli, bo z tego co widzę, to... Co ty robisz? Chwiopijco wredny, ty. Leciał we mnie i udaje, że go nie widzę. Najciemniej pod latarnią pewnie, tak pomyślał. Ok, jagody zbieramy i lecimy dalej. No, ale kurczę, zastanawiam się... Aha, dobra, tam się kurde... No nie, zabiorą mi expa za darmożkę! Oddajcie bydlaki darmowego expa! Czekajcie, spróbuję się zapisać tak, żeby on nie zginął jeszcze. A żebym ja mógł go dziabnąć, bo krwiopijca przegrywa walkę? Nie. Ścierwojady przegrywają, ale lapsy w ogóle. Jakim cudem? Jakim cudem ścierwojady przegrywają walkę z krwiopijcą? O ty dziadu, ja ci dam. Czekajcie, bo nie mogę go dziabnąć, dobra, świetnie. I teraz krwiopijca. Ja taki damage bije krwiopijcy, okej. Okay. W ogóle fajnie, że poleciał. Dobra, poleciał akurat w stronę Parweza, Parwez go powinien kleknąć. Klepnąć, zrobić z nim kurde porządek, chodź tu, kurde gadzino. Nie wiem, co z tymi krwiopijcami ostatnio, ale chyba zdecydowanie chcą ginąć masowo. Dobra, już możemy wyrzynać krwiopijce, to jest bardzo dobre. Z krwiopijców mamy oczywiście skrzydełka, które są całkiem sporo warte. Więc na start również będą fajnym źródłem bryłek rudy oczywiście. No właśnie, z tym green screenem powiem wam, że mam największy problem, bo ten green screen jest ruchomy, więc za każdym odcinkiem... O, czekajcie, piekielniki. Tak, piekielniki zbieramy, bo piekielniki, dobre ziomki, trzeba w plecaku mieć jak najwięcej, żeby się trzymały. Ale właśnie problem w tym, że ten green screen mam ruchomy i za każdym odcinkiem ten green screen inaczej muszę ustawiać. Bardzo upierdliwe. Przydałoby się, żebym go z sufitu jakoś zamontował na stałe. Dobra, Parwez, słuchaj, nie idź dalej. Są tu już jaszczury, które trzeba wyklepać. A ty się dobrze nadajesz do klepania jaszczurów. Okej, jeden się rzucił na Parweza, drugi na mnie. To nie jest dobry blendzik, bo powinny się rzucić wszystkie na Parweza. Parwez dobrze tankuje. Okej, dobra, dawaj.
Dawaj tego jaszczura na dwa baty, bierzemy, yeah! Dawaj, dawaj, nie przestawaj, parwes. Oh shit, what up? Ale mi się dostało. Dobra, pięknie wyklepane, aż miło, kurczę, aż miło. 80 doświadczenia za jednego, to jest konkretny blend. Więc szybko skręciliśmy. Jak fajeczkę, i trzy padły. Oczywiście fajeczka, bo fajeczkę znaleźliśmy przed chwilą. Również niestety nie możemy z niej skorzystać, ale jest, także spoko. No dobra, parwes mi się przydał w sumie tylko dla tego wilka jednego i tych jaszczurów, bo tak naprawdę resztę to ja już klepę sobie sam, dzięki temu, że się nauczyłem broni jednoręcznej. Gościu, słuchaj, to się robi tak, patrz. Takie tempo za... O, halo, halo! Ty, gryzie mnie niewidzialny ścierwojad! O, dobra! To było bardzo podejrzane. Nie widziałem tego gangstera, był niewidzialny. Kurczę, mam nadzieję, że nie spotkam nigdy niewidzialnego cieniostwora, bo to się skończy szybko. I bardzo boleśnie. Dobra, widzę, że są jakieś piekielniczki, więc zbierzemy. Dobra. Są grzybki, są piekielniczki. Zrobimy sobie później grzybową na święta. Jezu, kto by pomyślał, że już w niedzielę będzie Wigilia. Normalnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że to już święta. Nie czuję zupełnie klimatu świąt. To jest takie okropne, bo zawsze czułem ten nasiona czerwonego buka, oczywiście zawsze czułem klimat świąt i świąteczne klimaty, a teraz kurczę jakoś bidnie. Jakoś nie ma tej takiej aury świątecznej. Nie wiem, może to tylko ja, mam nadzieję, że to tylko ja, że wy czujecie święta i klimaty te świąteczne. Dobra, parwę, słuchaj, bo tu mnie będą bić za chwilę. Jo, nie bić mnie proszę. Dobra, polecimy jeszcze po resztę. Tych gadzin w sumie. Nie wiem, czy parwes. Parwes! Halo, umieram, gościu! Pomocz mi! O Jezus, to nie jest dobre, to nie jest dobre. Jeśli teraz dostanę damage, to już dętka jest. Więc lepiej, żebym nie zginął. Najgorzej, że tutaj pod tymi drzewami coś tak kurde kiepsko trochę biega. Parwes, czy ty zaczniesz coś robić? Dobra, chyba parwes wziął się do roboty, na szczęście. Nie wiem co on robi. Dobra, coś tam robi. Udaje, że pracuje, więc niech pracuje sobie, ja tutaj coś zjem. Ale właśnie mam nadzieję, że u was klimat świąt jest na całego i że się cieszycie stąd. Znaczy ja się ze świąt bardzo cieszę. Kolejny poziom, tak jest. Uwielbiam ten dźwięk po prostu kolejnego poziomu. Jakbym znalazł ten dźwięk właśnie kolejnego poziomu tak ładnie, wygłuszony, wyciszony. O tym sobie ustawił normalnie na SMS-a, ale oczywiście za każdym razem jak wpadam na ten pomysł, to tak szybko jak mi wpada do głowy, tak szybko z niej wylatuje. No i przez to nigdy nie miałem niestety tego dźwięku chyba na SMS-ie, a szkoda, bo idealnie się nadaje. No, ale pomijając, właśnie ten klimat świąt, no tak nie wiem, dziwna sprawa, ale bardzo się cieszę z tych świąt, tak wiecie, klimat klimatem i te sprawy, ale właśnie bardzo się cieszę, że te święta już są. Bo wiecie, święta, później nowy rok, później moje urodziny, później już prawie że wiosna, znaczy po drodze jeszcze może jakieś ferie, wypad na snow, te sprawy. I tak wiecie, leci, ten czas leci, no i później już sympatycznie. Dobra, parwę, słuchaj, lećmy do przodu, piekielniki ja sobie zbiorę. W sumie piekielniki tam potrzebujemy do zupy, resztę później się nam nie przydadzą, ale w sumie dobre ziomki, piekielniki trzeba zbierać, serafisek też poproszę. Jeszcze hyt do przodu. Dobra, jesteśmy na miejscu właściwie. Jeszcze mogę zebrać sobie ziółka. On będzie szczęśliwy, że przyszliśmy razem do tego obozu. Chyba też będzie więcej expa za to. Nie wiem, nie pamiętam. Właśnie coś mi się tak wydaje, że z nimi jak biegniemy razem, to wtedy oni nam więcej expa serwują na koniec. A nie, że oni przychodzą, a potem my dochodzimy do nich i właśnie się czepiają o to. Dobra, słuchaj, jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. No spoko. Przejdź przez bramę. I porozmawiaj z moimi braćmi. Zapytaj o Korkaloma. Ja wrócę teraz do starego obozu. Powodzenia. Hihihi, powodzenia, Parwes. Już nam się nie przydasz. Fajnie, bo sobie zbiliśmy dzięki temu kolejny poziom. Parwes jest spoko ziomeczkiem. Przyznaję, że akurat jako jeden z nielicznych ziomków jest spoko ziomkiem. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Jak to się mogło stać? Co cię tu sprowadza? Czy to drzewo do mnie przemówiło? O nie, będę kolejnym balem z Bagien. Tam jest taki jeden gościu, taki co gada z drzewami. Świrnięty lekko. Okej, jestem tu nowy, chciałbym rozejrzeć się trochę po waszym obozie. Jestem tu nowy, zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Fajnie, dzięki. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. Właśnie obóz świątyny jest bardzo fajny. Oczywiście nie będziemy brać od tego gościa tego. Nie będziemy brać od tego gościa pancerza, bo już oczywiście mamy fajniejszy pancerz, a za ten byśmy musieli zapłacić, a wiecie, jednak bryłki na początek są dobre i warto je mieć. Oczywiście usmażę sobie teraz troszeczkę mięcha, ponieważ mięskiem się dobrze leczyć można na start przynajmniej. Jedno mięsko daje chyba 15 HP, to już w ogóle wow, kosmos. I Lester, nasz przyjacielu, cześć, witaj, yeah. Kim jesteś? W końcu nazywam się Lester. Lesterem. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Cześć, Lester. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba.
No to fajnie, nie chciałem z nim gadać. Muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Okej. No to niezła gwarancja, bym powiedział. Okej, powiedz mi o waszym obozie. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? W sumie to nic ciekawego mi nie powiesz. Znaczy, w sumie to spoko. Chciałbym zostać członkiem Bractwa, może być. Chciałbym pomóc? Zostać członkiem Bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Okej. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Najpierw super. Musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do Bractwa. Oczywiście. Zadania dla Bractwa oczywiście również będę chciał zrobić, no ale wiadomo, że nie dzisiaj, bo już sporo czasu mi zeszło na podróżowanie. Nie mam tego dokonać, jeśli żaden guru nie chce się odezwać. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. A, no to spoko. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym zmieniła. Z nas, sami się do ciebie odezwą. Okay, z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji. No fajnie, wiele okazji znajdziemy. Dzięki Lester za podpowiedzi. Oczywiście jak najbardziej będziemy mogli właśnie tych wszystkich ziomeczków ogarnąć, właśnie z nim pogadać. Tu jest jeden gościu ze starego obozu w ogóle, ten Melvin, cwaniak. W sumie z Melvinem, czekajcie, mógłbym pogadać? Melvin, cześć. Cześć, nie jesteś z tego obozu. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną. Okej, spoko. Więc jak widzicie, Melvin mówi nam, że Dusty z nim idzie. W ogóle, Jorów, fajnie, że opowiadasz historię. Ścieżce. A teraz mi. Okej, a twoi nowicjusze nie chcą słuchać? No dobra, nie to nie. Co tam do mnie chcesz powiedzieć? Czym się tu zajmujesz? Co ty tu robisz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. A, okej. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Hehe. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Wow. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Co ty, gościu, brałeś, ćpałeś i w ogóle? Chciałbym dołączyć do obozu. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Zobaczymy, możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Okay. Nie jestem jeszcze guru, a oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Czy rozmawiałem z Fortuną? Jeszcze nie. W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Przemyślę to sobie. Dobra, jasne. A na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor Kaloma w dobra jego robota. Laboratorium. Quality. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego. To ziele otwiera twoją duszę. Czyli po prostu dobrze ćpiecie. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Mhm. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Typowy ćpunek, nie? Dobra, goście. Oczywiście możemy ci oddać nasze blanty, które dostaniemy za chwilkę, bo raczej Bezi ćpunkiem takim nie jest jak ty, a Bezi jest spoko ziomeczkiem i nie jara takiego świństwa. No dobra. Zajarać możemy, bo dostaniemy darmowe parę tam jakichś statystyk, jakieś plus 1 many, 10 doświadczenia, takie pierdoły totalne, ale w sumie czemu nie, wiecie, to zawsze jakiś bonusik. Chodź bliżej! No siema, Fortuno, co jakie to za prezenty? To mrok północy, możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. No oczywiście, weź mi czego? Podaj co nieco. Jakie ja mam blanciki aktualnie, bo bym sobie kupiłbym sobie resztę tych blantów. Mam mrok północy, w sumie mógłbym mu oddać ten mrok północy, czekajcie. Mrok północy, weźmiemy sobie jeden ze w nocy. I jeden zielony nowicjusz, dobra. Sobie oczywiście, no kurde, jakie dość paplaniny. Co oni mówią w ogóle, to Robin tutaj odcineczki specjalnie nagrywa, a oni już mają dość. No nie ma tak dobrze, hehehe. Weźmy jeszcze, obknijmy może trochę tych skrzydeł. Właśnie widzicie, takie skrzydełka są bardzo dużo warte, więc warto nimi również trochę handlować. Sprzedajmy mu może trochę tej wody. Właśnie, sprawdzimy od razu, czy woda... woda jest warta 2, czyli zaokrągla się w górę. Zarąbiście, więc jak widzicie, można na wodzie zarobić krocie po prostu. To są grube miliony. Jakie ma zwoje? Światło
uzdrowienie i ogień, z tym pocisk. Ej, nie najgorzej. Dobra, oddam mu jedną pałkę i jest super. Inni nie powinni wiedzieć. Super, dzięki. Teraz weźmiemy sobie, zajaramy jeszcze. Zajaraj sobie Bezi. Jeden rok północy oczywiście Blancika. W sumie mógłbym kupić jeszcze jeden rok północy, żeby mieć dla tego typa, co przed chwilą z nim gadaliśmy, ale w sumie Ćpuna będziemy sponsorować i on mi nie wcale nie pomoże. Najwyżej później mu dam. Dobra, trochę doświadczenia. Mana plus 2 jest, a nie plus 1. Łe, no to kozacko. I z zielonego wnętrza chyba będzie 5 doświadczenia. I właśnie mi wywaliło grę. Także za chwilę widzimy się z podobnie, jak tylko włączę jeszcze raz. Okej, witam was z powrotem. Niestety wywaliło mi gotika. Czarny ekran się zrobił i tyle. No i palimy ostatniego blancika za 5 doświadczenia. Pamiętajcie, moi drodzy, że tytoń i wyroby tego typu są plus 18, żebyście sobie zdrowia nie psuli. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. No kurczę, wypaliłem ziółko i mi od razu wywaliło grę. No ja nie rozumiem tego, co się dzieje. Muszę znaleźć przyczynę i rozwiązać właśnie ją, znaczy się przyczynę tych wywaleń, bo nie wiem, co się dzieje. Nagle się robi czarny ekran i koniec. Słuchajcie, tylko na przykład, że mogę otworzyć sobie menu główne i tam wiecie, czarny ekran jest, słyszę, że menu główne się otwiera i to wszystko. Dobra, gdzie jest Joru? Mam dla niego zioło. Mam ziele. Mam trochę ziółka. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Nie chcą, nie możesz chcą to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Super, jasne. Jak mogę to przekonać siebie? Przekonać do siebie guru. Walka dar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Mhm. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Jasne. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Pozostali guru są mniej wymagający. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa. Dobra, jasne, oczywiście. Aż z tego, że chciałem mu lecieć zioło zanieść, zapomniałem o najważniejszej rzeczy, po którą przyszedłem tutaj do obozu. Oczywiście po po przepis na eliksir uzdrawiający, tylko oczywiście nie wiem, dlaczego mi totalnie wyleciał z głowy. Okej, lecimy sobie, tylko teraz tak, żebym się nie pogubił, żebym się nie pomylił. Dobrze, idziemy, okej, tam już jest strażnika Kaloma. Ech, kurczę, no, te krasze mnie tu trochę wybiły z rytmu. Niestety, nie wiem, o co chodzi. Po prostu wiecie, możliwe, że ten Direct 11 nie jest jeszcze tak super dopracowany, bezbłędnie, no nie? Cześć Kalom i cześć pomocniku Kaloma. Przyszedłem was obgrabować, mam nadzieję, że nie macie nic nie macie nic do tego, nie, oczywiście, że nie macie. Bo ja jestem cwanym Robinem i teraz robię prawo, kurczę, to jest ta głupia skrzynia. Prawo, prawo, lewo, prawo, okej? Okay? Oczywiście jestem cebulką, więc robimy oczywiście wczytywanko na wytrychy, zwłaszcza, że wczytywanie nie trwa zbyt długo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, świetnie. Mamy recepturę i teraz będziemy mogli uciekać. Drugiej skrzyni aktualnie nie otworzymy. Do Kaloma nie ma w sumie co specjalnie jakoś rozmawiać. Mogę ewentualnie szybko przeklikać z nim dialog. Chciałbym dołączyć do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem. Nie mam teraz czasu. Zdam się na osąd balów. Oczywiście, czekajcie, jeszcze coś. Jakie eksperymenty? Kupiec ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą. Do zobaczenia. Można mu o tym powiedzieć w sumie, ale nie wiem, czy on jakkolwiek zareaguje na to. Czekajcie. Jeden z kupców ze starego obozu. Moje receptury nie są na sprzedaż. No właśnie. Także jak widzicie, do zobaczenia. Nie chce nam sprzedać, więc ją ukradliśmy bez problemu. Oczywiście fajne jest to, że on się w ogóle nie czepia o to. Okej, hyc do przodu i mam nadzieję, że mi nie wywali gry. Będę musiał robić więcej trochę save'ów, no bo wiecie, muszę jakoś ratować się po takich rzeczach. Nie wiem, możliwe, że po prostu jakiś błąd graficzny wyskakuje i dlatego wywala taki mini act isolation, że nie pozwalam ci dalej grać, Robinie. O nie, ty zła gro, no i koniec. Co zrobić? Dobra. Wracamy, moi drodzy, w takim razie już z powrotem do oczywiście starego obozu. Tutaj jeszcze przyjdziemy. Jeszcze będziemy w tym obozie trochę szaleć. Oczywiście, tak jak mówiłem, no zrobimy zadanie z nowego obozu, zrobimy zadanka sobie z obozu sekty, żeby wszystko było ładnie, pięknie w ogóle. No oczywiście, no chciałbym teraz się skupić typowo na starym obozie, więc pozwólcie, że wrócimy sobie do niego i tam porobimy trochę zadanek. Mamy recepturę, więc jest git, tu mam jakieś kryto szczury, teraz sobie wyklepiemy, zawsze to do przodu exp. No i może opowiem wam, moi drodzy, słucharka, bo kurczę, ostatnio słucharki lądują gdzieś na końcu odcinka, a tym razem opowiem go taki pod koniec, powiedzmy, że jak niebieski dom jest na lewo, a czerwony na prawo, to gdzie jest biały dom?
w Waszyngtonie. To jest taki suchar na orientację, powiedzmy. Więc widzicie, moi drodzy, wszystko teraz jasne. Kurde, jak one mi nic nie robią, jakim jestem koksem. O mój Boże, one prawie mi nie zadały damage'u, te kleto szczury. Znaczy, diabną mnie tam raz czy drugi gościu, ale prawie nic mi nie zrobiły. Także, moi drodzy, w Waszyngtonie, Biały Dom, oczywiście, to jest United States of America. Yeah, psianki, kocianki, wszystkie was dziewczynki, piekielniki również chcą. Także... Taki jest, taki sucharek troszeczkę, taki dziwny troszeczkę. Okej, tu mamy kolejną pałkę, to jest taki inny rodzaj pałki. Wcześniej mieliśmy takiego baseballa, to jest taka pałka z takim czymś na końcu, zakończony tak śmiesznie. O, zobaczcie, i ta pałka jest lepsza od tej pałki, ma 8. To jest taka bardziej pałka jak do bicia w bęben, no nie, że tam wiecie, bum i tyle. Dobra, nieważne, jakieś głupoty opowiadam. Chodźmy po prostu zastrzelić jeszcze parę jakichś krwiopijców, które latają po okolicy i wracajmy do starego obozowiska. Nie! O mój Boże! F5 szybko, bo już mi grę przycięło w taki sposób, że myślałem, że będę krzyczeć, że znowu coś się popsuło i nie było mnie słychać. No dobra, słuchać mnie na szczęście chyba nie najgorzej. O, to było ciekawe. Niewidzialny damage zadałem krwiopijce. Świetnie, 70 doświadczenia. Gdzieś tu latał jeszcze jeden bydlak. Chodź tu, kurczę, skurczy byku. Też ciebie trzeba wyklepać, bo 70 expa to jednak piechotą nie chodzi. A ja potrzebuję... O, ale mnie, kurde, diabłeś, łobuzie. To nie było zbyt miłe. O, jaki ładny deszcz tu pada. Jak ładny efekt deszczu. O, kurczę, jak mi się to podoba. I zobaczcie, od razu wszystko się robi takie jakby śliskie. Takie rzeczywiście, jakby było mokre. Ładne to, podoba mi się. Jednak daje LG11, to jest, kurczę, fajny modzik. Oczywiście piekielników jeszcze więcej. Jeszcze więcej piekielników, chodźcie do mnie, buha, później zrobimy sobie zupę z piekła, z piekielników. Dobra, to co moi drodzy, chyba wracam do starego obozu, nie ma w sumie co tutaj siedzieć, ale nie chcę, żeby też odcinek był za długi, także myślę, że tą taką krótką podróżą do obozu sekty i kradziejstwem u Korkaloma zakończymy ten odcinek. Ja sobie dobiegnę do starego obozu i po prostu zaczniemy już tam. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mówi Robin Skateboard, jeśli bawiliście się dobrze i spodobało wam się to, zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Zachęcam oczywiście, nie zmuszam, jeśli chcecie to zostawcie, jeśli nie to nie. A my słyszymy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się cieplutko, wesołych świąt i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa pa!